To już są naprawdę sportowcy. Holy fuck. Ja po prostu na dach skoczyć dziadkowi. Ja? Od razu możesz dachówki zmienić, jak byś tam na dachu. O, to zaraz będą... nie musisz drabinę brać. Teraz nie potrzebujesz żadnej drabiny. Masz eleganckie podejście. Ja tylko podzielę 10 trampolinków. Tutaj to się może wyskakać. To znaczy, to jest dobre, bo tu dzieciaki... Sztywno. Się tak, wymęczą. Wymęczą, nie? I to jeszcze jak się wymęczą? Tak. No to... gimnastyka. Tak. To koziołkowanie, no to nie. Elegancko. Zobacz, co tu się dzieje. Córka była i był jakiś chłopak w samochodzie. Ja przyszłem, nie? Jak ona była, to jak to górę na czekto. Co mu, że jest zimno? I ja idę tu. On do niego wycofał się. Super. Nie? Idę. Teraz sobie poskaczą. Później o 6 wszystkie do skakanki nie skaczą, do 8 ta. I wtedy do łóżka. Prosto do wyjścia. Ale fajnie, że majszak świeża to super. No. Ela dzwoni po ryby, świeże ryby. Ja się nie mogę dodzwonić, taku. To gdzie on? Słyszysz mewy? Słyszysz. Słyszę, słyszę. On ktoś w polu chodzi. No widziałem, o nie, a sorry, akurat tego nie zapam, bo sprawdzałem ten mewy, wiesz? Ale skadź jeszcze 3 metry pokaż. Nie, ale chodzi mi 3 metry. Skoczyłem od wody. Tak? Daj mi to do mnie. 3 metrów skoczyłem do wody. I ta woda była aż 4 metry. 4 metry to już jest potężny. O! Teraz może sobie posłuchaj. O, masz kumpla przyszedł. Ekstra pomoc przyszła do skakania. Mam siłę. Skacz, pokazuj co. Zamknij burtę. Zobaczymy, czy tak wysoko będzie skakała. No, poszła. Dawaj, dawaj. O, elegancko. Dawaj, dawaj. Oj, ale się rzuca. Coraz lepiej. O, zaraz będą fikołki. No, bo ty masz już. Ty jesteś wyższy. Jesteś wysoki gość. O, tam 985, no to nie jest taka stara. No, uwaga, no. Ale pięknie to zrobić z tymi kampingami. No. Znowu? A czemu to... Ej, kurwa. Z buty zakładaj, duraku. Kurwa macie. Poszedł. Tylko za tymi nad jakimś olejem. O, ja tam są, widzisz je? O, tak. Ja. Widzisz je? Elegancka. Kurde, tutaj nie. Kiedyś to był normalnie ogród, wiesz. A idzie tam z maszyną. Haha, boła. Nie idę, traktor. No i tam salinda, no i tu wniosku z domu. Tam są pewnie właśnie te lasy, tam te pobycie, jak się nazywa. Ale to elegancko zrobię. Więc go zauważę. Na pegerowskich łąkach są bociany. No i tu jest jachła. Kto tu mieszkał? Ja. Ja no to, co tak się trochę nie zmieniło, tylko że oni tu mieli drzewa, nie? No. Dlatego drzewa wyharatali. Aha, to tutaj łuska mieszkała. Ja, nie. No. Jak miałeś 7 lat, jak wyjechali, nie? Jeszcze trochę pamiętam. Jest tam ktoś, w oknie ktoś siedzi. Tyle lat temu. No. A tu ostatni dom? To jest ten, jak on się nazywa, kumpel tej, kurwa, wieś, Dziuńki kumpel, jak on się nazywa. Też kamping, nie, znajomy, o, jaki
Fiat stoi koło tego. No. Tu też miał same takie lasy kiedyś. Więc na pewno ktoś teraz mieszka. Ale dom lepiej wygląda. O, zobaczę, czy złapię te. O, dach nowy położ. Fajnie. No i tu jest ten dereń był. Tu Sawinda. No. A, to gdzie Jachuś? Ja mówię w tym samym miejscu. No i tu jest koniec, nie? No. Ja tą drogą pojedzie za Bodosadna, albo do tego, jak to się nazywa. Czeszyn się. Ktoś dzicha. Na skróty. Aha. To można tędy, ale o, też tamtędy na tak, początku. Tak, tamtędy, o tak, o. Tak, na droga no, taki. No. To stare drogi, nie? To się nie, a droga dosyć dobra, jeśli się powie. No i ona się tak rozwija. Jedna idzie w tą stronę, do gospodarstwa, a druga idzie do sadla. A masz do zdrowia i życie. O, tu już jest. A tu już nawet on ma napisane sadno 3 km. O. Oryginalne zdanie. Historyczny. No. Tu jest fajnie, bo gdzie jest wiecie połazić. Można było wieczorem tu idziemy. No. Mieliśmy jakąś latarkę, bo ciemno jest. No tak, tak. Możemy się przejść, nawet do wieśki znajdziesz. Po cichu. Znaczy, jak mam im. Przedniemy jajka i z powrotem. Ja, sadno 3 km, muszę to złapać. To jest ciekawe. Cholera, nie idzie zobaczyć, bo słońce świeci. No, do znowu do miejscowość. No, wystarczy. Pewnie. Nie, daj spokój. Europejska Unia zaraz im pomoże. A fajnie, fajnie. No. Super sprawa. No, będziemy mieć czas, to połazimy sobie. Nie? No, to tak wieczorami to... będziemy sobie wycieczki robić. Dzieciaki, tak, tak, pójdziemy. Tam do lasu. No. Po droga musi być jeszcze. Tylko możemy do skrzyżowania. Tak, tak, ja tutaj już raz szłem. Tak? No. Ja musimy, bo to jest polne drogi, musi do pola dojechać. Nie? No, no. Wodę się weźmie i tam jest jeszcze miejsce, tylko że to jest już bliżej tej miejscowości następnej, no. Gdzie ta, ach kurwa, jak ona się nazywa, Braszowa. Oni, Braszowy to oni kiedyś mieszkali tutaj u nas, no. Oni przyjeżdżali do nas, no. I ten, no i ona tam ma swoją córkę pochowanego, oni tu mieszkali i musieli uciekać, później Ruski szli, oni uciekali, ale ona ją pochowała tam w takich krzakach. No ona, byliśmy tam z nią raz, no. I ona normalnie zasadziła takie człowieko, opatrz, stąd idzie, kurwa, trzeba ją zabić, bo zaraz się rozprzestrzeni. I ona ten, posadziła drzewo, no. I sobie następna, od chuja stonek idzie, przez Stanleyowi pojechał. I sobie wyobraź, że pojechali tam, no. I ona to drzewo znalazła, o. Takie wyrośnięte było. I mówi, tu moja córka jest pochowana. Wow. Miała chyba 16 lat, ta córka zmarła. No i oni ją pochował tam, bo oni... A co ona była, Niemka? Niemka, ja Niemka. Oni tu wtedy mieszkali, nie w tych czasach. Niemieckie tereny, nie? No, no i widzisz teraz, o ja, tu już jest syf, ja. Tu już trzeba mieć dobre buty. Ja, i to sadno, a tu masz ten. Do tych dziur. No. A gdzieś była taka wioska, co nikt się do niej nie wprowadził i zapadła. Która, która? No tak powiem, że jakieś tam historie, że... Przeklęta wioska, no i to może myśli o tym, bo tam, bo tam, no właśnie tam ja, to ma być. Bo tam praktycznie tam były 2 czy 3 domy. Ja, tam nic nie było. Aha. Nie, tylko nie mogę sobie przypomnieć nazwa, nie nikogo, jakaś taka nazwa była dziwna. No i tu masz drogę do Sadna. Tam już widać nawet, tam też wiatraki widzę, stoją wszędzie. Na wszystkich górach powinny być. No, normalnie tak. Tak. Dlatego najlepsze miejsce jest właśnie to nasze stare ziemia. Tak, 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 tam, gdzie tak. starszy lubi tam. Nie. Twój ojciec tam lubi starszy. No, on bardzo tam lubi, chciał. Tak. No ale na co ona, kurwa, teraz musiałby zapłacić. Mówi, że będzie na aukcji, nie? No to i tak może, ja wiem. Bo mówi, że też ze 40 klocków będą chcieli, nie? No, no. 40 tysięcy złotych. No to 10 tysięcy. No. Jakby chciał. Jeszcze ujdzie, no. No i tam już masz konarzewo, nie? Tak. Widać konarzewo, później rogoziną się tak ciągnie. Aż do Trzebiatowa. A tu te wiatraki, patrz jak one blisko są. No. Gdzie one, kurwa, są? Tam na górce, po drugiej stronie. Tam, gdzie ty masz pole, trochę dalej. O! Niech to szlak.
A.